spotkaliśmy się tu, by porozmawiać sobie o magazynach. Nie, nie o tych legowych, o tych wszystkich pozalegowych. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się, no właśnie, z magazynami, ale nie legowymi. Dotychczas jesteście przyzwyczajeni, że no mam manię dosłownie na punkcie wszystkich magazynów legowych. Mój kanał aktualnie to głównie content właśnie gazetkowy, plus czasem odświętny, ale tutaj spotykamy się w innym celu. Jednakże nie możemy ignorować tego, że inne magazyny również wychodzą, chociaż te inne magazyny są atakowane raczej jedną firmą, a brzmi ona Playmobil. I wiem, że to jest słowo, które pewnie odstraszyło teraz 80% widowni, ale cieszę się, że ty, drogi widz, tutaj ze mną zostałeś. Danke schön. Więc omówmy sobie tam, co z Playmobilu aktualnie wychodzi nam w kioskach. To będzie taki haul gazetkowy, trochę tutaj tego będzie, więc po kolei. Przede wszystkim, słuchajcie, pojawiły nam się dwa zupełnie nowe magazyny w kioskach, co mnie cieszy, bo były, wiecie, takie odszczepy typu tamto Dino czy coś tam wychodziły, chociażby czy te Castle. Tymczasem dostaliśmy nowy magazyn Playmobil Adventure i ja, wiecie, no bałem się, że to jest jakiś jednorazowy numer, ale nie. Tutaj dostajemy faktycznie ten magazyn i od razu wam pokażę, że mamy i kolejny numer, gdzie właśnie, tu Piraci, tam Castle, super. Będziemy zapewne tak skakać po tematach, co mnie niesamowicie cieszy, bo lubię też takie gazetki, które właśnie będą nam skakały, dostarczały tych najfajniejszych rzeczy z świata zabawkowego, a nie tylko, że upieramy się na City i tak dalej, nie? Spokojnie, o City zaraz też będzie. Chociaż no właśnie, Dino City, do tego wrócimy. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Martwi mnie jednak cena tego magazynu, bowiem jest to 25 zł. Ile? Kurczę, ciutkę dużo faktycznie. Okej, dostajemy tu absolutnie limitowaną figurkę, która występuje tylko i wyłącznie tutaj, co potwierdza ten napis. No i jeszcze dodatkowo dostajemy tutaj szablon całkiem fajnych dziar. No i super, ja jedną dziarę na łapie mam, no to może teraz będą mi inne jeszcze, czemu nie, tym bardziej klimaty piracki lubię. No ale na litość, 25 zł troszkę dużo faktycznie jest i boję się, że to jest taka cicha zapowiedź też tego, co niebawem będzie się działo w magazynach Lego, ale obym nie wykrakł. Oczywiście tu tematyka pije do piratów, wszystkie zagadki kolorowanki, łamigłówki również są w klimacie pirackim, ale nie brakuje tu również prezentacji zestawów, konkursów, słuchajcie, oraz gdzieś ciekawostek. Gdzieś tu były faktycznie ciekawostki wcześniej, no właśnie o tematach pirackich, więc jest naprawdę super. 30 kwietnia dostajemy kolejny numer tegoż i tak jak mówiłem, nie jest to, wiecie, niebieski typu Playmobil Blue, bo niebieski wygląda tak. Tutaj już ta cena wynosi 20 zł, no bo tam tymi tatuażami starają się zniwelować, prawda, tą różnicę. Co tutaj dostajemy? Dostajemy dinozaura. I tak jak mówię, bardziej się kojarzy to światem Dino, ale uważam, że spoko, dostajemy to też w Blue, wiecie, w świecie jednak bardziej City. Czemu by nie? On również ma tutaj taką kostkę lekko obżartą. Mój pies, gdy ją widział, oblizywał się, więc myślę, że ten Linuś zrobiłby podobnie. Jeszcze ja? I fajnie, że nie dostajemy tutaj tylko strażaków, policjantów czy figurki City, tylko też mamy taki odpał, tak bym go nazwał, czyli misję w dżungli. No i tu mam przedstawienie bohaterów, właśnie tęże dżunglę, no i wszystko, co się dzieje, jest tutaj tematycznie i super, i mnie to też bardzo cieszy. Są również i gry planszowe, prezentacje zestawów, wszystko to, co w innych magazynach Playmobil. Szata graficzna jest ciutkę inna niż w magazynach chociażby Lego, ale jest ona specyficzna. Na swój sposób oczywiście trzeba się na nią przestawić, ale uważam, że jest naprawdę komik, również trzyma poziom. Konkurs tu wygląda tak, a w przyszłym numerze, no właśnie, tu znów powrót do 997 i policjanta, 16 kwietnia ten numer. A teraz przejdźmy do a contrario, właściwie drugiej strony. Bo na dwa magazyny dziewczęce przypadają dwa magazyny odwrotnie. Chłopięce, przypadają dwa dziewczęce. Odwrotnością do Adventure jest Playmobil Fantasy. To zdecydowanie coś dla dziewczynek i tutaj jest coś, co mnie mocno zaskoczyło. Co prawda, nie dostajemy tutaj tatuaży, ale dostajemy tutaj, proszę bardzo, taką księżniczkę, spódnicy, właściwie pannę młodą oraz trzy markery. I uwaga, tymi markerami możemy potem maziać i sobie kolorować. I ja to pewnie sprawdzę, na jakim szorcie się z tym wami podzielę. Playmobil od jakiegoś czasu ma już siebie w katalogu, no właśnie, prezentację tego, że wydali serię, gdzie możemy miziać, wydali mazaki, super, fajny jest to jakiś kierunek, czemu by nie, czemu by tu swojej kreatywności, kto pierwszy nie zrobił krzywdy Lego czy innym figurkom, niech rzuci klocem Lego czy innym. I will find you. I will kill you. W moją stronę, w monitor, albo subem, rzucaj czym chcesz, ale no nie oszukujmy się, każdy jakiś custom robił, typu zmazać coś, coś domalować. W związku z tym tutaj Playmobil daje no tą możliwość, no i tu nie ma, tak jak mówię, tatuaży, ale są trzy markery. Sam magazyn, no jest tutaj troszkę o ślubach, o jednorożcach, zdecydowanie jest kolorowo, magicznie, księżniczkowo, czemu nie? Jak wiecie, ja na takie tematy również się nie zamykam, więc kto wie, czy kiedyś tu niebawem jakiś taki zestaw do mnie nie zawit. Ten magazyn również będzie wychodził cyklicznie, co mnie bardzo
bardzo cieszy, że dziewczyny też coś dla siebie dostają. Tu mamy prezentację zwykłego Playmobila, a tymczasem już w kolejnym wydaniu, tu bez daty, ale myślę, że to będzie bliźniaczo, może trochę później niż Adventure. No właśnie, przejdziemy trochę bardziej w ten świat Ayumy, bo będzie taka tutaj, proszę bardzo, Crystal Fairy. A, no nie wspomniałem, to też 25. No i 25 niestety, no właśnie, o ile zwykły niebieski kosztował po prostu 20. Nie wiem, czy tu jest jednorazowy wyskok, czy to już jest na stałe, ale Playmobil Pink, czyli odwrotność Playmobil Blue, tylko dla dziewczynek magazyn. No tak, dobra, okej. Tutaj również dorzucono nam takie fajne, świetne, wręcz brokatowe tatuaże. Również figurka nie jest byle jaka, bowiem jest to całkiem spory gabarytów koń, który jeszcze ma derkę. Naprawdę, więc wiecie, to nie jest po prostu zwykła figurka. Tutaj faktycznie tego plastiku jest znacznie więcej i tak jak mówię, zastanawiam się jedynie, czy to jest chwilowe, taka zwyżka, czy jednak wejdzie na stałe, ale te dodatki będą większe. To się przekonamy dopiero w kolejnym numerze. A kolejny numer, by nie być gołosłownym, spójrzmy. 14 maja, no i tutaj no właśnie, przypuszczam, że ten stolik nie będzie tu, będzie znów tylko lekarz i piesek, czyli ta cena powinna wrócić do tych 20. W tym magazynie, skoro mamy konia, jak możecie się domyślać, temat właśnie mocno wokół stadnin oscyluje, chociaż oczywistym jest, że mamy tutaj jeszcze lamy, no troszkę takiego targetu dziewczęcego zdecydowanie będzie zadowolona, znaczy w sumie chłopaki też, ej chłopaki, przecież też chyba lubicie Red Dead Redemption, a tam są konie i te klimaty, więc nie ograniczamy się panowie, no i spójrzcie, tutaj jeszcze chłopy na koniach jeżdżą, widzicie, jest fajnie, ale to nie koniec, no właśnie, padła nam poniekąd zapowiedź, po dwóch magazynach niebieskich i dwóch magazynach różowych przejdźmy do magazynu, który jest dla absolutnie wszystkich. Czyli Playmobil Wiltopia. No i moi drodzy, tutaj mamy coś, co jest zrobione faktycznie z... Nie, 100% z paperbag jest zrobiony z ekologicznych. Natomiast te stworzenia też w większości, znacznej większości są zrobione z recyklingu. Z lodówek dokładnie je przerabiam. O, proszę bardzo, tutaj macie nawet taką informację jasną. W tym numerze dostaliśmy Filemonka, czyli po prostu czarną panterę. Kot drapieżny, wygląda ok, groźnie, czarna pantera, Marvel, znane mi klimaty. Cieszę się, bo tam w którymś numerze nie było zapowiedzi kolejnego i bałem się, że ten magazyn faktycznie upadnie, albo nie daj Bóg cała w ogóle jeszcze seria. Tymczasem seria okej, jeszcze żyje, kurczę, z niej naprawdę sobie coś kupię. Ja wiem, tak często gadam, że muszę coś kupić, ale tutaj naprawdę coś kupię, po prostu mi się ta tematyka podoba, a sama seria też się wyróżnia naprawdę na plus swoją stylistyką i po prostu takim innym klimatem. Zresztą kto nie tęskni, albo kto by nie chciał w Lego właśnie więcej takiego klimatu safari, ale go nam tego nie daje. A proszę bardzo, a Playmobil daje nam naprawdę wiele fajnych rzeczy, których nie daje nam Lego i to jest między innymi to. I mamy tutaj również takie coś jak edukacyjne, jak zbudować budkę lęgową. Jest naprawdę okej, mamy do wygrania i zestawy i mamy przede wszystkim zapowiedź kolejnego 27 czerwca, praktycznie w wakacje, coś takiego, Tygrys, też mnie to niesamowicie cieszy. Tak samo jak cieszą mnie wszystkie po prostu te magazyny, bo naprawdę jest to fajne, nie samym tak jak mówię, Lego Człowiek Żyje, podoba mi się to, że wychodzi seria osobno dla facetów, osobno dla dziewczyn, dodatkowo seria Adventure dla chłopców, Adventure dla dziewczyn, powiedzmy dla wszystkich Wiltopia, ej naprawdę, Playmobil robi cały czas rzeczy, których daleko Lego, żeby je robiło, po prostu ich nie robi Lego, a oni to robią i naprawdę doceńmy może, ja wiem, że mało kto dotrwał już do tego momentu, ale prezentacja wszystkiego, co mam w kioskach właśnie spoza świata legowego odbyła się na waszych oczach i napiszcie mi, czy czasem przymykacie oko, kupujecie te Playmobile, całkowicie olewacie i oglądacie u mnie tylko dla beczuni. Czekam na informacje. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Bye!